Wszystkim z tej strony Martyna i ponieważ zwaliłam poprzedni level z 10 razy chyba, bo tam jest chyba do 3 razy sztuka, to muszę wszystko zrobić tutaj od nowa. Tak, dlatego witam się jeszcze raz. Ja wam to wszystko po prostu wkleję, to co przeczytałam tam, żeby się tutaj już nie bawić. Concord się ogólnie obudził i jest fajnie, jest zabawnie, jest cudownie. Nie wiem po co ja to w ogóle mówię, przecież mogę to po prostu nagrywać od momentu, kiedy ja rzeczywiście szukam. Naszym zadaniem jest poszukanie baterii, jak widzicie. Klub, 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 klub. Dobra, 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 dobra. Tak, tak, tak. Dobra. I słuchajcie, naszym zadaniem jest znalezienie tych baterii, więc wybierzmy się i szukajmy ich. Zaczniemy od tej strony. Wcześniej ja w ogóle nie wiedziałam, że tutaj latają jacyś ludzie, co jest dość ciekawe dla mnie i interesujące, ale no oni są i oni cały czas tu chodzą, nie? Tak samo jak Anna zwróciła uwagę, oni tutaj są i się kręcą i tutaj całkiem blisko jeden potrafi podejść, więc musimy uważać, ale mnie tak naprawdę nie oni zaatakowali, tylko woda, którą mi postać wpadła, bo po prostu z niej zjechała w dół i tyle z tego wyszło. No po prostu utopiłam Annę i przyznam się do tego, nie jestem najlepszą osobą, o Jezus. Nie jestem najlepszą osobą do grania w gry tego typu, bo ja po prostu każdą postać potrafię utopić. Dobra, przechodzimy do zbierania baterii po raz trzeci, słuchajcie. Naprawdę to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Ja to robię już trzeci raz, bo raz mnie złapali. W ogóle nawet konia nie mogą zauważyć, więc jak będziecie to robić, to uważajcie, bo to szkoda w ogóle stresu, żeby oni was na bezczela zauważyli i oni od razu do was przybiegają i was gonią, nie? Więc, o Jezu, dobra, ja wolę nie ryzykować, albo może zaryzykuję. Przejedziemy tak tutaj bokiem. O! Czy on już mnie zauważył? Nie. Nie wiem jakim cudem, znaczy tamten mi idealnie poświecił po koniu, nie? Więc może to dlatego mnie zauważył najgorzej, jak się tylko dało. Bo ja mówię, a dolecę sobie Anno, nie? Na drugą stronę, na luzie, zbierzemy bateryjki, będzie fajnie, a to jednak nie do końca, dobra. I ja chyba byłam po tą baterię. I tu trzeba uważać, bo koło samego wejścia się Gostek potrafi chować, ale ja go stąd nie widzę i to jest problem, że ja go po prostu nie widzę i nie wiem, gdzie on jest. Dziwi mnie tylko to, że oni nas łapią na nie swoim terenie, no bo jakby nie patrzeć, to nie jest ich teren i oni nie mają prawa tutaj wchodzić. Tak, potrzebujemy więcej baterii, tak wiem. Tylko, Anno, my musimy zlokalizować, gdzie jest kolejny parchaty gnojek tam stojący. Bo jak wiesz, horso konie cię nie uratują zawsze i w tej kwestii, jak widać, też nie. No niby to jest czysto, więc przejdźmy może tutaj. I zobaczmy, czy tu się... O, proszę bardzo, bateria. Widzicie, tyle razy już to robiłam, że już nie pamiętałam. I tam też jest kolejna. Ile, która to już będzie bateria? 4 z 6. To zbierzemy teraz tamtą, to będzie nasza 5 z 6. O, i tam się kręci pan. Panie kochany, czy pan zamierza się tu długo kręcić, czy tak nie do końca? Bo ja pana tutaj nie chcę ogólnie, mam nadzieję, że pan sobie stąd pójdzie i nie będzie pana tutaj... O, jest ten gościu, który właśnie nas złapał jeszcze chwilę temu. I widzę, że on chyba pójdzie w tą stronę. Nie, on idzie i się cofa. To też jest dość problematyk, nie będę ukrywać, że nie. O, widzicie? I on nas złapał właśnie tam. I boję się tam iść teraz, bo... On ma jakby bardzo, bardzo, bardzo taki zwięzły... No super, niewidzialne drzewo mnie... Halo, niewidzialne drzewo, proszę nie robić mi tego. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak, że schowam konia i pobiegnę na piechtę, bo on raczej jeszcze się tu nie wróci, a ja zdążę wrócić do konia i nie będę ryzykować, że mi konia zobaczy. Tak, 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 nie gadaj, nie gadaj, tak, wiem, że jeszcze jedna. Błagam cię, Anno. Gdzieś ty konia zostawiła, tu zostawiłaś. Dobra, idziemy po tamtą ostatnią i wygraliśmy w końcu. Boże, powiem wam, tyle razy już to robiłam, że nie, 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 nie. Po prostu ta gra jest o wiele... Tak, i dzieci rzucające się po ścianie. To jest o wiele trudniejsze niż cokolwiek innego. Czy ja nie mogę przeskoczyć w inne miejsce niż... Okej, dobra. Tylko pytanie, czy ja cofnąć się też będę musiała, czy nie?
Because I don't know. Jezus Maria, myślałam, że tam jest jakiś, wiecie, jakiś nagrobek czy coś. Dobra, mamy baterię. Here we go, we have supersonic solar cells. Dobra, teraz musimy cofnąć się do stajni. Tylko teraz pytanie, czy te pałsztajny mnie nie złapią, jak będę się cofać do stajni? Czy ja mogę się na legalu cofnąć do stajni? Ups, mam jakieś złe uczucie, widząc tych ludzi. Oni chyba nas zauważyli. To jest bardzo źle, musimy jak najszybciej cofnąć się do stajni. Tak szybko, jak umiemy. Super, świetnie, jeżeli będę musiała po raz czwarty przeszukiwać ten syf, to ja zrobię sobie samej krzywdę. Bo nie ma opcji, że ja to zrobię. Po prostu nie ma opcji. Gdzie jest wjazd do stajni? Tu! O Jezus! Tu, zrobiliśmy to! Nie chcę być oczywista, ale jestem najszybszym koniem tutaj i najprzystojniejszym też. Oczywiście, gościu. Dobra, uciekamy, panie Herman! Gdzie ja miałam uciec tak właściwie, co? A, miałam do nich iść, no dobra. Sium! Czuję się jak w Star Stable. Elo mordy. Przyszłam was rozjechać swoim koniem. O, mogę ich... Dobra. Zejdź. Zejdź. Lepiej do rozmawiania to zejdź. Wróciłam i mam nawet... co? I mam nawet kilka niefajnych charakterów w lesie. I wydaje mi się, że znalazłam baterie, których potrzebujesz. Super. Dzięki temu mogę cofnąć kilka zdjęć, ale kamera jest jakby zniszczona. I mamy naprawdę o wiele większy problem w naszych rękach. No wiecie co, wydaje mi się, że muszę wam coś wyjaśnić i to, dlaczego ja tu naprawdę jestem. Widzicie, moja kamera jest naprawdę specjalną kamerą i może robić zdjęcia rzeczom, które prawdziwe oko nie zauważy. A dlatego chciałeś zrobić te wszystkie zdjęcia i to nie jest nic do szukania modelki dla Glamourno 5. Nie, te całe zawody są prawdziwe. Ale, że mam dwie prace, tak? Jedna to jest dla Glamourno 5, a druga to dla government. I że robię research na temat tych, że on ma w ogóle jakieś misje niebezpieczne i musi mieć tą kamerę razem. Dziękuję, Anno. Ale jak mogę ci uwierzyć, Derek? Nie musisz, ale obiecuję ci, że nie jestem jednym z tych złych ludzi i... Anno, wiem jedną rzecz na pewno. There are four forces at work. A, że złe moce pracują w Jorvik i one będą chciały zaatakować jego plecak. The hands of the forest, I keep it in. Ojej, że nam pomoże, jaki słodziak. Co się może stać, jeżeli oni wezmą zdjęcia? Boże, widzicie, jak te zdjęcia się bugują? Patrzcie, dupa Concorda. Te zdjęcia pokazują esencję, to twoją i Concorda. Oni mogą je użyć, żeby cię kontrolować w jakimś złym... tym złym stopniu. Nie pytaj mnie jak naprawdę, bo nie wiem, ale ci ludzie naprawdę mają jakieś dziwne moce i złe dziwne moce. O, i dostaliśmy telefon. Hej, tutaj Linda, słuchaj, widziałam Jessica, która wchodziła do samochodu z jakimiś ludźmi i słyszałam, że gadali tutaj Abundant, chyba opuszczonej platformie Darkcore. Zaraz off the coast, nie pamiętam co to znaczy off the coast. Dziękuję Lindo, pogadam z resztą i wtedy zdecydujemy co zrobić. Anno, słuchaj mnie, musimy wziąć te zdjęcia od Jessica, musimy iść do platformy jak najszybciej. Tak, masz rację, musimy zatrzymać Jessica ze zrobienia nam krzywdy. Chodźmy, Concord, powodzenia. No jak widzicie, level 5 skończony. Ja dziękuję wam za oglądanie. Level 6 będzie jeszcze gorszy, już widzę jak spiorę sobie dupę. Ja dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w następnym, pa pa.